Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii The Forest na PlayStation 4. No i co? Rozpoczynamy. Jak coś to mogliście właśnie usłyszeć przywitanie mojego kota. Bo już tutaj przy mnie, więc można go trochę tak słyszeć. Cicho, kot. O Jezu, dobra. Sobie tak, że mogłeś podziewać, bo już kiedyś grałem w The Forest. Jak to kiedykolwiek grał w The Forest, tam oglądał, to wie o tym. Łap te dziecko! Łap te rude dziecko! Może nie pamiętam, jaką mam na imię. Mam nadzieję, że kot ani głośność nie przeszkadza. Ale zaraz ciszę. O kurde. No. Zostaw te rude dziecko, już ci to powiedziałem. Zostaw! Zostaw, bo ci wpierdolę. Dobra, idę spać. To tylko sen. Tak naprawdę sobie śpię w moim łóżeczku i wszystko ok. Ej. O, dobra. Ale miałem dziwny sen. O kurde, to nie sen. Matko święta. Dobra, koniec tej fabuły. No dobra, było małe cięcie, bo musiałem sprawdzić głośność gry. Daj ten toporek. No jedźmy się na sam początek. Co to tyle? Albo ja się głodny jestem. O, o nie, to tylko... To tylko picie. O, dobra. Najedliśmy się. O, alkohol, 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 alkoholiczy. Jedzonko. Lista pasażerów. No co to tyle? No dobra, zejdźmy na ląd i zobaczmy, gdzie jesteśmy. Na przykład, jak to potwieramy. Matka, jak to jest głośno, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? Chyba przy statku, czy nie? Tak. A to dobrze się składa. Dobra, mamy 12 dni, żeby się dobrze wybudować, dobrać jakąś lepszą broń. Bo to, co wiem, że po 12 dniach to wychodzą mutanty i inne takie rzeczy. Dobra. Mutanty, a kanibale są od początku. Co to? A! To wiem. No i co? Trzeba znaleźć miejsce na barze. Ale podpierajmy to wszystko. A potem to się wszystko przyda. Szmaty, ciasteczka. O, batonik. Wypowiedziałem ciasteczka, to batonik. Kamyczek. Patyk. Kamień. Dobra, trochę pozbierajmy tych patyków. Dobra, są tu jeszcze jakieś waliczki? O, noszę. Szmata. O, tego się nie da. Ciekawe, czy to nadal działa. Dwie koło siebie to się zawsze otwierają. Nie. A, szkoda. To myślałem, że ptaka zabiłem. Na początku to ta gra jest taka... Niby łatwa, o, ma koszulkę. Jaka ładna koszula. Co to jest, wiatr? Nie wiem. Na samym początku to ta gra może tak... Taka dawać nudna, czy coś w tym stylu.
Oczywiście nie dla każdego, ale potem się tak gra fajnie rozpoczyna. Ale myślę, że większość osób o tym wie. No i co, to tyle. Dobra, pobieram sobie tych patyków, ale już nie mogę. To jest ten wrak, czy drzewo, czy co? Boję się tych odgłosów. Dobra, chodźmy na dół, do tej łódki. Oho. Na sam początek latające rzeczy. Nie no, super. O, skrzynki. Się przyda. O, kamień też się przyda, a czemu nie? Piciu. Boż. Ile tego jest? Dobra, już nie będę tego zbierać. No dobra, te dwie ostatnie i tyle. O, baterie. No wiedziałem, że warto. Szmata i leki. Kurde, tamta miała być ostatnia. Albo tonik. No, to opylało się. My tu mamy krzyż. I liszt. A nie, kaszetę. I zdjęcie. I łódki. Oho. Było coś bardzo dziwne. Dobra. Było coś bardzo dziwnego, bo odwróciłem się w stronę łódki, nagle nie było tej mużyczki. Tu jakieś rekiny na brzegu. Jeżeli przeszkadza wam oddychanie mojego kota, znaczy głośne oddychanie mojego kota, to przepraszam, to nie moja wina. Co się kręcisz, kot? Wydaje mi się, czy ta woda nie jest taka trochę za ciemna? Nie wiem. No nie, nie jest. Dobra, chodźmy. No skacz tam. Aha, dobra. Zapomniałem, czym się skacze na konsoli. Gazeta. Dobra, chodźmy na brzędek na górę. Pamiętam, że coś tutaj też było. A, lina. Druga lina. No wiedziałem, żeby tu przyjść. Jezu, jaka ta gra jest straszna. Straszna, głośna. Mleko. Oho, jakiś dzieciak. Jezus. Co tu na obiad jedli głowy? O, ile hajsu. To ta sama karzetka. O, to się przyda. Misiek kapitan. Co my tu mamy? Matkę, super. Ja nie chcę od razu takich zdjęć. O, butle z garzem, z tą tlenem. To zaraz sobie zapiszemy. Oho! A co niby dlaczego? Co to jest? A misiek ten! Dobra. Ty, robimy sobie mołotowa. Dwa. Dobra. Co możemy jeszcze z tego zrobić? Ty. No możemy. Ale dobra, nie chcę teraz. Leków mamy mało. Bo tylko trzy. Ile picia, ile batonu. Nie no. To jest już okej. Dobra, zapiszemy sobie grę. Na pierwszym. Ja już tutaj wcześniej sobie chwilę grałem. Ale chcę, żeby to była taka główna seria. No i główny świat. Dobra. Tak naprawdę bym mógł tutaj zostać, ale nie chcę. Gdzie jest łącze? Nigdzie. A tu. Dobra. Trzeba się czegoś napić. No na tutaj pić? Nie. Nie chcę marnować tych puszek, bo... No nie warto w ogóle. Lepiej nie wiem, do jaskini to zabrać. Ty, pod wodą chyba szybciej pływamy niż na wodzie. Aż dziwne.
Dobra. To pójdziemy sobie w tą stronę. Pójdziemy sobie plażą. Albo i nie. No nie ma co wyjścia, dobra. Jezus. Widzieliście ich? Nie, jeszcze z nimi nie chcę być. Dobra, wypiję. Alkohol wypiję. Czemu nie? Piśmy się chcę. Będziesz alkohol pił. Weź jeszcze, nie chcę z nimi od razu bić na start. Zresztą idę. Pozbieram się liście. Jezus. Już moja postać się zmęczyła. Boże, jak ty się szybko męczysz. No dobra, dam ci trochę odpocząć. O! Stawik. Może będą to jakieś ryby. Jezus! Przeraziłem się burzy. Pierwszy raz w życiu boję się burzy. O, jedzonko. McDonald. Dobra, idziemy stąd. O, kolejny McDonald's. Dobra. Najedliśmy się. To idziemy dalej. Co my tu mamy? To już nie jest McDonald's. Takich nie możemy jeść. Taśma. Lol, już tutaj. A, sobie znów zapiszemy. A co tam? Czemu nie? Jak radzę Deforest bardzo często zapisuję. Jak szumię każdą taką grę. Dobra. Niestety u mnie czasem jest coś takiego, że... Przy mnie to nie jest często, ale czasem mam coś takiego, że nagle mi wywala grę. Ale jednak tego nie chcę. Nie chcę, żebym stracił ileś tam... jakiś tam długi czas grania. Nie, na przykład sobie gramy, a tu nagle pół godziny stracimy grania, bo nie było zapisanej gry, a nagle jakiś błąd wystąpił. Tak trochę wkurzające jest. Ale to tylko na konsoli. Na PlayStation, a czy na Xboxie, tego nie wiem. Wiecie co? Bo ja mam taki pomysł, żeby gdzieś dojść do jednego takiego miejsca i się tam wybudować, ale to trochę tam będzie trwało, więc chyba włączę nagrywanie, jak już tam będę gdzieś blisko, albo jak jeszcze będzie działo. To zaraz się widzimy. Po drodze spotkałem w ogóle łódkę. To tak tylko chciałem pokazać. O, i kontenery. To też od razu wam to pokażę. Znaczy pokażę. Od razu włączę nagrywanie, co tu mamy. Totem. Dzień dobry. Weźmiemy sobie czaszki. A tego już nie mogę, za dużo. Tu kolejne. Nie no, szuk. No chyba zaraz noc będzie. Przecież ja staram się wygrać je. O, już to zniszczę. Skacz, dobra. Dobra, to nie to. O, dobra. Ty, przyda nam się skorupa żółwia, to już nie mogę. Żółwie na przeważnie są gdzieś tutaj, a nie widzę ich. Nie ma żółwi. Smutno. No dobra, to włączę nagrywanie, jak coś będzie się działo, albo jak już tam po prostu będę tego miejsca blisko. Chcę się leciutko jakoś budować.
To nie jestem jeszcze, ale chciałem też budować gdziekolwiek. Zostawmy liści? No, dobra, teraz jeszcze tylko cztery patyki. Jezus, co to jest? Krokodyl. Gdzie uciekasz? Dobra. No nie powiem, nie wystraszyłem się i nie powiem, że mi nowa latera szczerze, ale dobra. Zażegnuj. A to koło mnie jeszcze potem uciekł. Zaraz do mnie podejdzie, to dostanie łomot. Nie mówcie, że patyków nie znajdę. No z tego nie będzie przecież patyków. Plombało mnie. Na początku nie chcę latać. Boże. Boże, słyszałem jakby taki baszyt coś. Dwa patyki. Jezu, znajdę teraz dwa patyki. Jezu, tu ciemno jest. Gdzie kanibali? Nie no, na serio. Cip, cip. Nic nie widzę. Zapal się. Jak mnie teraz cokolwiek zaatakuje, to ja nie wiem, obstram się. Tu w ogóle nie ma patyków? Kurwa, nie wiem, co to jest. To kanibal czy coś, jezioro, dobra. Dobra, przy jeziorku może być ta. Mogą być patyki. Dwa patyki. Nie jest to tego. Patyki. Tu widziałem chyba patyka. Nie. Jezus. Czy tu nie ma patyków? Ła, 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 ła. Dostałem w dupę. Pogryź mnie, pogryź mnie. Alikator, krokodyl mnie pogryzł, nie wiem, czy to kim ty jesteś. Dobra, pierwszy to. Pierwszą noc, nie wiem, zamieszkam na wyspie. Jeden patyk, serio. Zjem coś tylko. Nie wiem, czy krokodyl, czy coś. Ało, coś może ty mi zjesz, mam to gdzieś. Płynę na wyspę. Nie, tu już nie ma. Nic tu nie widzę. Kompletnie nic. Matko święta, nie. Mam nadzieję, że krokodyle nie umią pływać. Jezus. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja to widzę. Tam są dwa krokodyle. Dobra, powiem tak. Jak się zrobi dzień, to znów włączam nagrywanie. Zaraz się widzimy. Siedziałem całą noc w wodzie. Tylko dlatego, że aż tak bardzo się boję w tą grę grać. Jak mniej więcej ogarnię, gdzie jestem. No tak nie do końca. Albo mi się udaje, albo tu jest czerwony kamień.
Nie, krokodyl, którego chciałem wcześniej zabić. No spoko. I to mi się podoba. Dobra, zjedzmy. Napijmy się. Zjedzmy coś. Leki weźmy. Ruszajmy. Głowy nie chcą. Dobra, chyba jesteśmy już dość blisko. O, zjemy sobie McDonalda. Jeszcze tak będę nażywał. Chamska reklama. Nie no, żartuję. No, jesteśmy blisko. Chyba gdzieś tutaj powinna być wioska, ale nie jestem pewny. O. To będzie jakieś namioty. A weźmy to. Czemu nie? O, skrzynki. Otworzymy sobie jedną. Nic ciekawego. Dobra, wszystkie. Najmniej ciekawa rzecz. Otwieranie skrzynek. A przynajmniej dla mnie. Zawsze jest to samo, no przeważnie. Dobra, chodźmy. Nie chcemy się tego otwierać. Mówię, z tego są potyki? Nie, tylko liście. Dobra. Kurczę, chyba jeszcze trochę dalej. Ale nie jestem pewny, muszę to zobaczyć. Bo to chyba jest za tą wioską. Tak, to jest za tą wioską. Czyli nie tu, tylko dalej. No pod koniec mapy chcę sobie wybudować. No dobra, wyjmy tutaj do kanibali. O, namiot. Zobaczmy, co jest w namiotach. Puk. Jest tu kto? To nie kanibal. Tu nie ma. Też chyba... Nie no, to nic nie ma. Nie ma nic w tych namiotach. Dobra, idziemy. Co to? Myślałem, że to kanibal leży czy coś, a to kłoda tylko. O, królik! Zjem cię. Tak, jasne. Tam biega, dobra. Trochę odpocznę, bo nie wiem, czy tam będą przypadkiem kanibale. Pozbierajmy sobie tych trochę patyków. No, już te patyki. Dobra, co my tu mamy? O, matko święta. No nie powiem, przeraziłem się. Weź ten kamień. Dobra. Aha. Co założyłem? Dobra. Patyków już też nie mogę brać. Dobra, idziemy. O, to są patyki. Dobra, już jesteśmy blisko. Może ktoś kojarzy to miejsce. I zobaczmy, czy to będzie się opłacało mieszkać. O, no idealnie, moja postać się zmęczyła. Bo tu gdzieś była taka fajna polanka. Czy ona nadal jest, tego nie wiem. Jezu, szarno. Dwie szarne, spróbuję je zabić. Chociaż, że z tego co wiem, to szarne w tej grze są prawie nieśmiertelne.
jak mówię. Dobra. Dam wam rzecz trochę. Ja upolowałem krokodylo. To mi chyba wystarczy. Fuj, co to? A, dobra. No i co, zobaczmy. Nie, na serio. Kiedyś to była taka fajna, ładna polanka. Gdzie ją się teraz wybudować? Zobaczmy tutaj. Dobra, to deforest trochę trzeba pozwiedzać. Chociaż... są tu patyki. Ty... może tutaj? Ty, ja się tu buduję. Tak jak wiem, pierwsza zasada w deforestie nie budować w środku lasu, bo kanibale mogą. Bo kanibale umią skakać. Ja nie gram zasadami. Matko, jak coś ciemno. Czekajcie, tu czy tu? Jest tak, dobra, tu. Tu postawimy naszą pierwszą chatkę. Jak przetrwać? Dobra, budujmy to. Ej. Gra ogar. Dobra. Jak to stworzyć? Z tego co widzę, to kamyki też tu są. No co, budujemy. Trzeba jakoś rozpocząć tą grę. Dobra. Myślałem, że widzę kanibala, ale to nie. Mogłem drzewa odrastają, więc nawet się nie boję o te drzewa. No dobra. Nie widziałem tego drzewa, już chciałem pytać, gdzie te drzewo? Dobra. Oho, gra się zlagowała. Zapiszmy sobie grę. Oho, bym się przespał. Tego bym nie chciał. Dobra, kolejny krok. Jakieś ognisko, ale dobra, bym wolał trochę lepszy. Zbudować sobie o takie. Kredzio. Tu czy tu? To jest ładnie. No, 6 patyków. Raz, dwa... 4? A nie, 3. Nie, ja sobie zartuję. Aha, mogę zbierać tylko 5 patyków? 5 kamieni. Czy kto by wziął 5 takich dużych patyków? 5 takich dużych kamieni. No dobra. To na tyle w tym odcinku mieć. Na razie, cześć. Zostawcie lajka, suba. No i na razie.